Współpraca dobrze się układała z bramkarzem Śląska. No, dzisiaj tak było. No. Te strzały byli, nie były łatwe za bramkarzy i dobrze mi grali do końca. Te, które strzelili bramki, szli do końca i wierzyli w to, że bramkarz może zrobić błąd. Tak, to z tego przyszli te dwie bramki. Potwierdza się, żeby zdobyć bramkę, trzeba uderzać w kierunku bramki, no tak. Bo właśnie może bramkarz pomóc. No tak, to stare prawidło. W piłki bez strzałów nie będzie bramek, tak da. Bo dzisiaj jeszcze była taka pogoda, szlisko boisko, tak da, to wykorzystali dobrze. Jeśli chodzi o dalszą grę w ofensywie, to trochę tego brakowało, bo głównie opieraliście się na grze długimi piłkami w tym meczu. No. Może być, no taki był mecz. Śląsk zostawiał takie wielkie strefy od tyłu i my mogli swoimi szybkimi zawodnikami to wykorzystać. I mieliśmy dwie, trzy kontrataki takie bardzo dobrze, które mogli skończyć bramkami. No. Jeszcze nie skończyli, tak da, no. Wierzę w to, że te bramki zostają na następny mecz. Ważne jest na pewno to, że zaczęliście źle to spotkanie, ale i tak potrafiliście odwrócić wynik tego meczu. No tak, to dzisiaj było najważniejsze, trzy punkty, to nie było ważne, jakoby była gra. A to cieszy, że gra też nie była słaba. Tak, da. I z ciężkiej sytuacji my przyszli, wrócili do tego meczu i bardzo dobrze na końcu wpisali te trzy punkty. Jeszcze Drągowski zrobił bardzo dobrą interwencję na końcu, to nam przyniosło trzy punkty i może być troszkę więcej pewności. Wspomniałeś o tym, że będziecie mieli teraz więcej pewności siebie przed meczem z Lechem, który ostatnio wygrywa wszystko jak leci, to jest bardzo ważne. No tak, tak. Tu w polskiej ligi przed każdym meczem to jest bardzo ważne i nie jest ważne, to Lech ili jaki inny zespół gra przeciwko, tak da. Naprawdę będzie ciężki mecz na wyjeździe, no teraz mamy troszkę czasu uspokoić tę sytuację, która jest i spokojnie przygotować do meczu z Lechem.